Siedź. O, fajny nawet. Siedź. O, fajna ryba. Gdzie tam w trzciny wchodzisz? Fajna ryba, w las gdzieś w ziele chyba. Witam serdecznie na kanale Primanki. Witam Was jak zwykle znad rzeki. Trochę schowałem się w trawach, w trzcinach, bo jestem na łąkowym odcinku, a dzisiaj silny wiatr wieje. Dlatego, żeby chociaż było coś tak normalnie słychać, schowałem się w trawy. Przyjechałem tak na dosłownie 2-3 godzinki obrzucać stare miejsca, zobaczyć, czy coś się odezwie. Chodzi się bardzo ciężko, trawa niewydeptana, trawy potąd niewydeptane, tyle tylko co zwierzyna przeszła, może tam gdzieś wcześniej jest jedna osoba przeszła. Mało dostępu do wody jest, bo miejsca praktycznie nieprzygotowane, niewydeptane. Także zadanie dosyć mocno utrudnione, ale ja właśnie lubię takie klimaty, gdzie rzeka jest nieprzedeptana, ja muszę sobie torować ścieżki, bo wiem, że dawno przede mną tutaj nikogo nie było. Dlatego z nadzieją na fajne ryby idę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. Siedź. O, fajny nawet. Nawet fajna ryba. Ale waleczny. Nieduży, ale waleczny. No, spokój. Piękny potokowiec. Przepiękny potokowiec. Spójrzcie. Przepiękny potokowiec. Dzikusek. Pięknie. Dopiero zacząłem łowienie. Piękna sprawa. No już całkiem inaczej się będzie chodziło. Przyłożył porządnie. Fest, tak mógłbym powiedzieć nawet. I spójrzcie, ten różowy woblerek nieduży cały czas się sprawdza. Piękna sprawa tak na rozpoczęcie, nie w pierwszym rzucie, ale na rozpoczęcie łowienia. Fajna rybka, waleczna. Całkiem inaczej się będzie chodziło teraz. No, tu trzeba uważać, gdzie się staje, bo ślisko jest, te trawy wielkie. Ojej, dobra. No muszę przyznać, bardzo ciężko się chodzi tu dzisiaj, nieprzedeptane. O, więcej deptania niż łowienia, ale przejdę sobie raz, później następnym razem może też tu przyjadę, to już będę miał łatwiej. Albo kto inny przyjedzie i będzie miał już ułatwione zadanie. Trochę mam utrudnione zadanie, bo idę pod wiatr i się trochę źle rzuca, no a na łąkach jednak no kawałeczek trzeba rzucić. No ale to nic, jak będzie trzeba, to na błystkę zmienię. Błystką będzie się już na pewno lepiej rzucało. Siedź. Ale maluszek, ale dwa razy brał. Ale waleczny, skakał się, wyskakał. Mówię, maluszek, ale waleczny strasznie. Puknął. Zaciął się, ale się wyskakał. Pewnie tęczak mały. Łykaj. Siedź. Miałem mówić, że w mojej ulubionej miejscówce nic nie ma. No jak nie ma, jak jest. Tęczak nieduży. Spójrzcie. O kurde, gdzie mi tak skaczesz, tęczak? Waleczny gagatek, nieduży tęczak. A dzisiaj do picia kompocik z rabarbaru. Pyszny. No dobra, łowię dalej.
Kręczak też fajna ryba. Z mojego przewężonka ulubionego. Zawsze tu stoi ryba i się dziwiłem właśnie. Zrobiłem ze 3 rzuty i się dziwiłem, że nic jeszcze nie strzeliło. Ale jednak strzelił. Ale ryby skute tu są, bo pyski mają porozdzierane. Ktoś chyba na duże błystki łowi, albo na coś i mają pyski porozdzierane. Potok tak miał i ten tęczak też tak miał. Zielsko w wodzie już porosło i te ryby, oprócz że pod burtami, to stoją sobie pod zielskiem. Już mają więcej kryjówek. Śmieci idzie sporo rzeką. Nie mam żyłki chyba, żeby zrobić sobie stoperek. Kiedyś mówiłem wam o tym stoperku właśnie, że taki robię stoperek na plecionce. Zawiązuję węzeł z żyłki, z wąsami, metr powyżej przynęty, czy tam 1,5 metra nawet, no ale metr powyżej przynęty gdzieś. I wtedy tak się nie czepiają za woblera te śmieci, które spływają rzeką. Trawki, nie trawki, takie rzeczy. Dobra. No, 2 pstrągi były, 1 mały spa, czyli 3 razem, a na razie cisza. No, ale tu się zrobiło szerzej, płycej, to ryb tutaj może tak nie być. Ale zaraz do następnych miejscówek dochodzę. Obławiam wszystko, bo jest to zielsko, tak jak mówiłem, i ryba może stać tak naprawdę wszędzie. Woda nie jest duża, ale jest tak lekko przyciemniona, jest, no, jest akurat, warunki są idealne. Osuwisko jest. Spójrz, osuwisko tu jest, trzeba omijać. Patrzeć pod nogi trzeba. Łapię się tej trawy, żeby nie polecieć. Tak pozarastało, no, że nie ma miejsc do łowienia. Siedź. O, fajna ryba. Gdzie tam w trzciny wchodzisz? Fajna ryba, w las gdzieś w ziele chyba. O, fajna ryba. Gdzieś w las w ziele. No wyłaź. Ja cię nie mam jak wyjąć. Wychodź. Kurczak, gdzie on mi tam wlazł? O, idzie. Wyszedł. Znowu wlazł. Nie mam jak wejść do ciebie. O, wyszedł. Byłaś ziela. Chodź zobaczę, kto ty jesteś. Za trzcinę się zaczepił. Woblerem. Chyba będę musiał podbierak wyciągnąć i jakoś go spróbować zgarnąć. Bo jest zaczepiony o trzcinę woblerem. Wyjdziesz stąd czy nie wyjdziesz? Nie wyjdziesz. Spróbuję go odczepić jakoś. Wylazł. No to dobrze, jak już wylazł, to już jest połowa... Nie, nie wylazł. Gdzie on wylazł? W trzcinie jest zaplątany. O, wylazł. Dobra, urwał trzcinę. O, piękny tęczak. Przepiękny. Oj. O, warto było tutaj włazić w te zielicha. Uff, już wam pokazuję,
co to za cudak, co on mi tutaj wyprawiał. O, pokaż się. No spójrzcie, czterdziestaczek, piękny, tęczowy, a jeszcze w ziele wlazł, ale udało się go wyciągnąć. Ale akcja, ale tęczaczysko. Oczywiście nie mogło obyć się bez jakiejś akcji. Wlazł mi w trzcinę i on się tak zaplątał za trzcinę. Kotwiczka się wbiła w trzcinę, ale się trzymał, był dobrze zapięty, bo w innym wypadku on by się wypiął. Za trzcinę na sztywno, jak było zaczepione, on by się wypiął. Ale ta trzcina tak się bujała. Ja do niego podchodziłem. No i tak się udało szczęśliwie, że po prostu wyrwał kawałek tej trzciny i odpłynął. I wtedy mogłem go spokojnie podebrać. No piękna sprawa, piękny tęczak, taki czterdziestak, bity jak nic. Nie mierzyłem, ale bity czterdziestaczek. Także był potokowiec, coś tam, jakieś coś mniejszego brania, to. No i tęczak taki, to już jest taki wisienka na torcie, smaczek taki fajny. Także warto już było na pewno przyjechać. Tych podbieraków nie mam gumowanych i się niestety wszystko zaczepia. Kupiłem sobie gumowany, ale jest inny, jest za szeroki taki trochę. Źle się nosi. Muszę używać tych, co mam niestety. Chyba że macie jakiś link do takiego typu zwykłe podbieraki, tylko żeby gumowane. Mały i taki. Tamten to jest chyba 40 cm, ten jest 50 albo 55, a może 60. Składane z trzech części muszą być, no są wymagania do chodzenia właśnie po rzekach, bo ja sobie nie wyobrażam noszenia podbieraczka muchowego na takich rzekach, bo bym nic nie zrobił. O, a tak składam, przypinam do plecaka i zawsze jest gotowy do użycia. O, w taki sposób. No i dobra, tu już nie rzucam, bo to nie ma co, tyle zamieszania zrobiłem. Ale się udało, zaczepił się o trzcinę i ją później wyrwał. Udało się, że ją wyrwał i wyszedł. Idę sobie w tych trawach, idę, ale sobie właśnie przypomniałem. Macie, pamiętajcie, 10% rabatu w sklepie zmxpolska.pl na wszystkie wędki, nie tylko spinningowe, federy też, bardzo dobre federy, czołówka Polski łowi tymi federami. Kod rabatowy Primanki pisany z dużej litery. A w sklepie fatfish.pl tam macie asortyment pełen, wszystko co do spinningu, spławika, gruntu, federa, metody i tak dalej, tam znajdziecie. Też macie 10% na hasło kod rabatowy Primanki 10. Mogłem jeszcze rzucić z tamtego stanowiska. A rzucę, bo tu już później dojścia nie mam do rzeki przez długi czas. A tu sobie rzucę dalej tak po prostu. Tu gdzie go podbierałem. No tu sobie już przecież wyklepałem miejsce. O, rzucę jednak zaraz tutaj. Był następny. Niemożliwe aż. O, właśnie muszę sprawdzić, tak jest. Przewiązać plecionkę muszę, przecież on się mi tutaj zamotał. Dobra, przewiążę plecionkę. Dobrze, że zauważyłem, bo by była duża ryba, jeszcze by strzeliło. No dobra, przewiązałem. To mogę mu rzucić jeszcze raz, bo branie tam było. O, perfekcyjny rzut. Nie chcę powtórzyć już. No nic, idę dalej. Ciężko się chodzi, ale już pięknie. Piękny potok wyjęty, tęczak ładny, jakieś coś mniejsze, coś się działo. Piękna sprawa. Często w komentarzach pytacie, na co łowię, jaki sprzęt, jaka plecionka, dlatego od razu mówię. Dzisiaj, tak jak poprzednio na pstrągach, łowiłem kijem Zemek Spider Z10, to jest kijek 2,44 do 15 gramów. Kołowrotek Spro Red Arc, to jest rozmiar 3000, ale on jest taki jak normalny kołowrotek 2500. I plecionka Siglon X4, grubość 1.0. Pamiętajcie, że to jest grubość podawana w skali japońskiej, to nie jest grubość w milimetrach.
No nic, tak jak widzieliście, brało, później siadło, dlatego już będę wracał. Dzisiaj to i tak taki szybki wypad tylko był. 3 godzinki, tak obskoczyć troszeczkę swoje miejscówki. Coś tam się wydarzyło. No ten tęczak fajny, co oczywiście z przygodą był, bo wlazł mi w trzciny. Potokowiec na początku, jakieś jeszcze coś tam mniejszego, jakieś brania. Także nie narzekam, najgorzej nie było. Te łąkowe odcinki, one są specyficzne bardzo, bo można przyjechać jeden dzień, jakby nie było ryby. Przyjeżdża się w inny dzień, warunki, nie wiem, czy to warunki oświetleniowe, czy po prostu woda bardziej im pasuje, jakby się odpalały i nagle nie wiadomo skąd biorą się ryby. Także do łąkowych rzek trzeba mieć cierpliwość, ale potrafią wynagrodzić. Ja już idę do auta, na dzisiaj wystarczy. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.